I rozpoczynamy mecz grupy D. Oczywiście drugi dzień fazy grupowej Inter Extreme Masters Katowice. W górnym prawym rogu gra Classic. Znakomity, kiedyś myślę, że momentami najlepszy protoss świata. Teraz po obowiązkowej służbie. Troszeczkę słabsze, ale nadal jest potencjał. No, samo dostanie się na Mistrzostwa Świata do fazy grupowej takie łatwe nie jest. A tutaj najlepszy teran w historii StarCrafta 2. Maru. Maru zawodnik drużyny Onside Gaming Classic. No tak trochę ciężko, bo bez drużyny. Ale najważniejsze, że na te mistrzostwa się dostał. Ej, Classic będzie robić proxy? Bo ta proba tutaj tak się dziwnie kręci. A, może spodziewa się, że Maru coś ustawi poza swoją bazą, no bo wielokrotnie w karierze Maru pokazywał, że lubi ukrywać swoje koszary w różnych dziwnych miejscach, nie tylko pod bazą rywala, ale też pod własną bazą. Czasami tak zagrywał. Dobra, no i SCV wiadomo, robi tutaj lekkie tango. No i wyjazd. Nexus w budowie. Tutaj asymilator. No i powolutku w kierunku zwycięstwa. Obaj zawodnicy. Chyba Classic zobaczył w sumie wszystko, co jest ważne do zobaczenia, czyli ta ekspansja, no i też nie wiadomo do końca, może tylko czy Reaper, czy Marine. Maru idzie w dokładnie to samo miejsce, w którym była chwilę temu proba. Też się woli upewnić, że nie ma proxy. No, gdyby był proxy gateway, to by się właśnie o tym dowiedział. Ale on woli być bezpieczny, woli tak na 100% zobaczyć, że nic się złego nie czai. No, do tej pory Maru wygrał z Bianem TVT 2-0, wygrał z Banem TVT 2-0. Ale co najśmieszniejsze, że wygrał z tymi teoretycznie lepszymi taranami Maru, a przegrał z Hero Marinem 2-1. Tak, ten Maru. Może za duży luz poczuł, może jakaś presja, bo to był jego pierwszy mecz w Katowicach. Kto wie, może się musiał oswoić. Ale teraz już idzie ładnie, idzie równo. Produkcja się rozkręca, w końcu Maru Reaperem idzie do przeciwnika, u którego jeszcze ani razu nie był. No i myślę, że bez problemu zauważy budującego się Stargate. Ej, Classic, jak zobaczył tego Reapera, to natychmiast teraz dołożył Twilight, to jest ciekawe. Bo raczej nikt nie dostawia Twilight przed pierwszą jednostką typu Oracle, typu Phoenix. To takie jest dziwnie wczesne. Jakbym w ogóle nic nie zbudował ze Stargate'a. Taka zmyła technologiczna. Trochę kosztowna. Nawet bardzo kosztowna. No nie, no oczywiście jest jednak Phoenix. Ciekawe, no. Pierwszy raz chyba widzę w życiu, żeby ktoś tak robił Twilight przed pierwszą jednostką ze Stargate'a, mimo że to się wydaje taki jego rzeczywisty plan. I teraz też pytanie, nie? Czy on to zrobił dlatego, że zobaczył, że Reaper mu wskoczy i się dowie o tym Stargate'cie? Dlatego taka szybka zmiana? Czy może i tak by tak zagrał? Taki build order. A, i szarża. Okej, no to proste w miarę to zagranie będzie. Nieskomplikowane. No i myślę, że nie głupie podniesienie Reapera, bo ten Reaper jednak cały czas jest szansa, że zobaczyłby jego technologię, zobaczyłby jego plany, które są trochę właśnie niestandardowe. Maru zagrał szybko trzecią bazę. W zasadzie pełna ekonomia, jeżeli chodzi o koreańskiego terana. No myślę, że... O, tak, i to są trzy raksy. W ogóle mega mi się podoba to otwarcie. Jakbym był teranem, to bym się chyba właśnie nauczył tego zagrania tutaj, które robi Maru. Dużo jednostek, mocna ekonomia. Zaczynasz od Reapera, wszystko w miarę kontrolowane, jest cyklon. Jest miło, bawimy się. Zbudował cyklona, po czym fabryka oddała swojego techlaba koszarom, żeby robić steampacka. A, i teraz jeszcze dwa eBay'e. No i to się fajnie gra. Taki czysty rozwój. Dużo spokoju. I powinno być właśnie dużo jednostek. Swoją drogą, otwarcie Maru kiedyś i pewnie nadal jest uznawane za jedną z najlepszych kontr na Stargate'a. Po prostu trzy szybkie bazy na Stargate'a, który często dłużej zostaje na dwóch bazach. Jest całkiem. Mega ekonomia, dużo jednostek i te sprawy. Ale jednak jakby tak szybko przyjść z lotami do Maru, jakby jeszcze nie było na przykład steampacka. Kto wie, może to może skończyć żywot terana. Dobra. Aż myślałem, że Maru robi czwarte i piąte raksy przed starportem. Ale nie, najpierw był starport, dopiero potem kolejne koszary. Wszystko bardzo fajnie, bardzo szybko.
układa się cała taktyka. Ale żeby to wszystko tak szybko pobudować, to właśnie trzeba sporo zachłanności. Tu już Nexus poleciał. I oczywiście kolejne 4 zloty. Classic chyba będzie szukać zaczepki. A zwłaszcza jak się zorientuje, jak bardzo do tyłu... O, to jest fajny cień, no. Zobaczył, że trzecia baza przelatuje na miejsce. I teraz właśnie mnie zastanawia, bo jak Classic zobaczył, że ta trzecia baza już jest, już przelatuje, to on chyba może mieć takie podejrzenie, że to jest bardzo szybka trzecia baza i że warto zaatakować. Ciekawe, czy to zrobi. Ale już jest Steampack. Przecież 6 minuta Steampack. Czego Maru nie ma? Wszystko w tym buildzie jest. Jakiś bardzo, bardzo mocny. No i teraz nawet nieźle ustawione. Classic próbował złapać rywala, ale jeszcze te jednostki nie wyszły tak daleko, żeby dało się je złapać. Trochę za szybko chyba Classic. Troszeczkę. Ale coś tam połapał, tylko że na pewno myślał o większej zdobyczy. Uleci. Dwie adeptki się rozdzielają. Classic może powysyłać swoje cienie. Ja myślałem, że tutaj spokojny rozwój, trzecia baza, no spokój. A tu, kitowcy znienacka. A tak znienacka jak zimna posadzka, let's go Maru. Tutaj te miny jeszcze tak trochę zahamowały Classica, który w panice robi recalla, ale nie do tego Nexusa, tylko do jeszcze dalszego, do tego w drugiej bazie. Dobra, wszystko albo nic. Maru nagle z mega ekonomicznego otwarcia robi SCV pool. No i zobaczymy, czy wygra. Ej, no chwila, halo, co jest? Aha, teraz... Okej. Okay. Czyli to był taki taktyczny SCV pool, żeby zatrzymać trzecią bazę Protoza. Niesamowite w sumie. Kombinatoryki robi nam Maru na ekranie. Pięknie. Aha, i to już. Cisza, spokój. Nagle 40 SCV jedzie do Protosa. No może nie 40, z 30 pewnie jechało do Protosa i taka sytuacja, taki Maru. To bardzo ciekawe zagranie, trzeba przyznać. Kiedyś w Heart of the Swarm bardzo często terani lubili wyciągać SCV z nawet wszystkich trzech baz i wszystko do przodu. No dosłownie Coco Jumbo i do przodu. O, i teraz też będzie. Agresywniejsza zagrywka koreańskiego terana. Do pierwszej bazy jest tutaj sporo pelonów. Nawet samego Forge'a fajnie zniszczyć. Dokładnie, nie będzie ulepszenia. O, wow, to jest przewaga przez bardzo długi czas dwóch ulepszeń Maru. Może nawet będą kolejne niebawem zrobione. No i uciekamy. No, Feniksów jest za mało, żeby rozwalić tak szybko te mediwaki. Maru też atakuje tutaj dołem. Classic wykonuje kontrę z lotów. Jest ich troszeczkę. No, bardzo męczy go teran. Mądre podniesienie maruderów. Ale Nexus i tak anulowany. I tutaj kolejne wyciągnięcia Feniksów, jedne, drugie, well played. No, daje radę, cały czas przewaga Maru. No, wydaje mi się, że jak przyjdzie co do czego, to w razie czego może właśnie wyciągnąć się CV do obrony i w sumie to znowu STV-ki zrobił robotę. Zastanawia mnie wykres przewagi w wydobyciu. To jest ten moment, kiedy SCV zostały wyciągnięte do ataku, czyli przez około minutę, trochę ponad minutę, może półtorej, Classic zbierał o 1000 więcej od Maru, ale właśnie teraz nie zbiera, bo nie miał trzeciej bazy. O, i Maru znowu mu wlatuje. O, Maru się tutaj troszeczkę zagapił. Bardzo ładna ataka Classica w takim razie. Nieźle to wyczuł, no ale zobaczymy, czy będą takie niesamowite rezultaty. Trzecia baza musi się wycofać. Tu jest jeszcze bunkier. Oj, miny. Te miny. A, już myślałem, że bardziej w skupisko zlotów uderzą. SCV się cofają. Przywali trochę w to kolosami. Tutaj pierwszy drop. Tutaj też jakieś zejście piechoty Maru do wyłączenia probek w drugiej bazie. Tutaj kolos taktycznie niszczy rafinerię, ale
Nie najlepsza to taktyka, zwłaszcza, że inne jednostki się pokończyły, no i kolosy znikają. No w przykry sposób, bo tutaj nawet SCV-e atakowały. Że co za galimatias na ekranie, o co tu chodzi? Gdzie są jednostki, gdzie jest jakaś poukładana, sensowna walka? Classic chce wejść na produkcję, Maru. Co tutaj, ten turret? Prawie zniszczył kolosa? Pięknie. Na razie pięknie, Protoss pięknie. Kolos czy jakiś Nexus spada. No nie, no na pewno Maru wygra. Nie ma innej możliwości. GG. Maru zgarnia pierwszy punkt. W dolnym lewym rogu w kolorze niebieskim Maru. I w górnym prawym Classic. Najmniejsza mapa w puli. Royal Blood. Classic już zaczyna budować swoją blokadę. Ciekawy pomysł z wyciągnięciem SCV-ek. Szczerze mówiąc, rzadko to się widzi właśnie w ostatnich czasach i... No, może na Mistrzostwach Świata takie taktyki powyciągają z kapelusza Terrani rozmaici. Nagle zaczną wszyscy wyciągać SCV i Protosi nie będą może wiedzieli, jak to bronić. Ale Protosi to w ogóle mają dużo kłopotów. No, zwłaszcza na Terran. Classic będzie znowu... No, może nie znowu. Może właśnie po raz pierwszy w tym pojedynku robić proxy. Dzisiaj już ich parę widzieliśmy, zwłaszcza od Niba. Na środku mapy, czyli to może być tutaj... Znaczy to będzie akurat gateway tutaj w tym przypadku, ale jakby chciał to zrobić może trochę inaczej, to na przykład jakiś Stargate, ale to w innym wariancie z dwoma gazami i w ogóle trochę pewnie później. Dobra, dwa gatewaye. Szybko zaatakuje Classic. Pytanie, czy Maru wyśle z wiata? Jeżeli nie wyśle, to czy się przed tym tak ładnie obroni? Jeszcze zaczyna od Reapera. Reaper nie jest zły, ale teoretycznie reaktor i mariny byłyby pewnie troszeczkę lepsze. No i nawet będzie baza na dole. Ciekawe, czy Maru po samym momencie wjazdu tej proby potrafi wywnioskować, że coś może być nie tak, bo progamerzy czasami nawet potrafią zauważyć te różnice kilku sekund na zegarku, że ta proba powinna być na przykład 3 sekundy wcześniej albo 3 sekundy później. Jakieś takie dziwne wahanie. Oczywiście to też zależy od tego, gdzie swoją barykadę robi Protoss, ale mimo wszystko niektórzy tak czasami mają jakieś takie przeczucie. Albo wręcz pewność, że coś jest nie tak, że coś jest inaczej. A że coś gdzieś może być. No Maru się trochę rozgląda tutaj na dole. Nie zauważył gatewaya, chociaż też tak niedokładnie sprawdził, bo tutaj mógłby być ten gateway. Tego pola nie sprawdził Maru, sprawdza teraz to miejsce. Nie wie, gdzie w rzeczywistości znajdują się budynki Protossa. No i zobaczmy na atak. Elegancko to wjeżdża przed ukończonym bunkrem właśnie. O to chodzi. Maru zero zwiadu. Zero złości. Ale jednak traci. O, bunkier ukończony, można do niego wejść teraz Reaperem i tak dokładnie robi Terran. Warto dokończyć budowę ekspansji, ale też i warto ją chyba przerwać z perspektywy klasika. O, i tak ukończył. A, Maru. Dziury nie zrobi, ale krew wypije. Typowy Terran z Korei. Nawet jak niby nie idzie, to i tak jakoś nie najgorzej wyszło w sumie. 4 SCV to może nie jest taka malutka strata, ale przecież Classic olinuje na jednej bazie. Proxy Stargate dostawia do tego gatewaya. Myślałem, że będzie po prostu kolejna baza, a tu nie ma ekspowania. Przynajmniej jeszcze nie. Próbuje się przebić przez barykadę, ale to jest na razie daremne. Chociaż jeszcze zobaczymy, te mariny jak wyskoczą, to mogą natychmiast Stalkerem się zająć i tak się właśnie dzieje, jest już cyklon, no i w zasadzie zbledł jak mięso u Turka, Classic, bo co on tym jednostkami ma niby zrobić? Kompletnie teraz nieskuteczne, jeszcze jeden cień wysłany, dziwne, że trzema, nie czterema adeptkami. Fleet Beacon. O nie, i zobaczy to Reaper. Aż tak nic nie wychodzi jak powinno. Jeszcze Nexusa pod bazą Maru sobie zrobił.
No bo kto Protossowi zabroni? Trudne sytuacje wymagają trudnych decyzji. Bardzo dziwne. Cisza, spokój i budowanie baterii pod bazą Terana. Coś pięknego. Okej, okay. Podwójne wikingi odmarł, no bo on widział Fleet Beacon, a na to reakcją często najlepszą są noce klony plus właśnie podwójne wikingi. Troszeczkę może jakichś bunkrów, niektórzy nawet turety budują. W ogóle ten skan, żeby zobaczyć, upewnić się wręcz, czy są, aby na pewno robione tempesty, może Fleet Beacon został anulowany. Ale nie, 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 tu nie ma anulacji. Czeka cierpliwie Maru na powiększenie liczby cyklonów oraz wikingów. Robi jedno i drugie. Mógłby też mariny budować. Bo wbrew pozorom one też jakoś tak pomagają na te zwykłe rzeczy lądowe. Maru sprawdza, że rywal nie ma ekspansji. O, ładnie, ładnie, ładnie. Teraz już Maru, tak, ten PS tam uchwycił. Już jest siła. A to na razie tylko 4 wikingi i 2 cyklony. Swoją drogą cyklonami to też trochę wymaga od Terana, żeby kliknąć w jednego, bo same cyklony z siebie nie klikają, jakby nie aktywują swojego lokona na tej samej jednostce, to trzeba by właśnie użyć samemu. Te stalkery jak się próbują dopchać i są blokowane przez adeptki i zelotów, to też nie pomaga. No i teraz już 5 wikingów, zaraz będzie 6, niebawem 7. No i Maru bardzo mądrze ma tutaj taki, no taką grupkę, taki skład szybki naprawczy z CV-ek, żeby wikingi nie padały, cały czas je elegancko naprawia. No duża przewaga ekonomiczna Maru, pomimo tych wyciągniętych od pracy SCV. No i walczymy. Zaraz będzie taka siła, że super bateria nawet nie pomoże i będzie po prostu jedna salwa od wikingów i zniszczony jeden Tempest. I to jest moment, w którym w zasadzie Protoss już nic nie może zrobić. Doskonała salwa i kolejna i już prawie, już się wita z gąską powolutku. Dziewięć wikingów w tej chwili, o ładnie, tego jednego Tempesta chyba wyciągnie, tak jest, ale jakoś tam cenę wikingową musiał za to zapłacić. Ej, ten ranny Tempest jest łatwym celem. Trzeba jednak uważać, no ale właśnie, jak tu uważać, jak... no nie ma jak, nie ma jak. Cały czas klasik, kopie się z koniem. Pamiętam, jak kiedyś klasik robił tę taktykę i skutecznie wygrywał nawet. Ale tutaj tyle się zadziało od samego początku gry, że to już ciężko by będzie wykręcić. Nie, no nie ukręci nic. Swoją drogą, tutaj cały czas SCV stoi. Twilight Council teraz dodaje klasik. Pomyślał sobie chyba o Dark Templarach albo... No nie no, no chyba o Dark Templarach. On zbiera tutaj gaster w tej śmiesznej bazie ustawionej pod bazą Terana. Trzy siege tanki. To też jest mądre, żeby je grać, bo mimo wszystko Protossi czasami lubią właśnie nagle zrobić dużo jednostek z gatewayów i zaatakować, a to jak są takie tanki, bunkry, to nie ma opcji, żeby się przebił. W tym momencie wikingów jest aż 11. Gdyby nie stalkery, to myślę, że Maru już by w to wleciał i wygrał. A tak no to... A! Podjechał z tankami i wyłączył pylona. No i w razie czego też te stalkery mógłby atakować, jakby się zbliżył rywal. No teraz to jest taka walka trochę o każdy piksel. O, świetna salwa, Tempest zniszczony, kolejna salwa, kolejny Tempest zniszczony i cały czas klasyk bezradny.
Arcyważne w tej defensywie Maru jest to, że SCV cały czas, kiedy tylko mogą, naprawiają Wikingi, czy Cyklony, czy Siege tanki. Właśnie to jest bardzo ważne. One tutaj mają tę komendę Auto Repair, czyli Alt plus R, albo prawym na ikonkę naprawiania trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy. I dzięki temu to wszystko się dzieje tak, no, w bardzo samoistny sposób. One tak same podjeżdżają, czy tanka, czy coś innego trzeba naprawić, wszystko naprawiają. Nie trzeba klikać za każdym razem w te wszystkie Wikingi. Sporo musiał robotników odciągnąć Maru, ale no, jak widać, warto, skoro wygrywam. A jedna SCV, która była przy bazie klasika, wraca. Co ciekawe, nie wjechała do Protosa. Klasik gra szarżę. Mimo wszystko szanuje upór klasika. Tę niezłomność. Próbuje cały czas, no ale to jest daremne. Maru ma po prostu więcej. I pamiętajmy, że te Wikingi są świetne, bo też mogą wylądować. Mogą pomóc w walce lądowej, ale tak naprawdę w unicestwieniu Protosa, bo tu innego rezultatu chyba nikt się nie spodziewa. Maru ma prawie dwukrotnie większy limit. No i teraz jeszcze jednego Tempesta kliknął. Szarża gotowa, ale Maru akurat ma już też gotowe bunkry. Wszystko ma gotowe Maru. Jeszcze najpierw sobie tutaj, a nawet nie ląduje tymi Wikingami, żeby pokazać chyba swoją dominację terrańską. Może teraz wyląduje dopiero, tak jest. GG i 2-0 wygrywa koreański teran. No cóż, duże ryzyko klasika. No szczerze mówiąc, też się nie dziwię, że właśnie czegoś takiego spróbował, bo jednak grasz na Maru i się ciężko przekonać do dłuższej gry na tego gracza. Pamiętam też, nie tak dawno komentowałem turniej w Korei Południowej, tylko nie mam 100% pewności, czy to był Afrika TV Champions Cup, czy jakiś inny, ale pamiętam, jak Maru grał z klasikiem i to długa gra też nie była wtedy rozwiązaniem dla klasika. Po prostu Maru go tak ładnie kawałek po kawałeczku zjadał, więc no, na tego gracza klasik ma ostatnio bardzo ciężkie czasy. Raczej nie wygrywa. Nawet z urywaniem map jest problem.